był tylko wstęp do mojego pytania, bo ja wczoraj wpisałem twoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę i tam było, czy Martyna Wojciechowska, i tego typu pytań było 6. Ja sobie to zeskrinowałem i przygotowałem dla ciebie te pytania. Pokażę ci to zdjęcie, żebyś nie myślała sobie, stworzył. Wzrost, waga, wiek, co tam mogło jeszcze powaga. Być? To może odpowiemy na wszystkie. Dobra, dawaj. Czy Martyna Wojciechowska ma dzieci? Ma dzieci, ma Marysię, lat prawie 13, uwaga, to robi różnicę, i Kabulę adoptowaną, moją córkę, która mieszka w Tanzanii. Czy Martyna Wojciechowska schudła? Wiesz co, chudne tyje, no jakoś nie przywiązuje się do mojej wagi, jak chyba każda kobieta, że czasem ma więcej, czasem mniej. Nie jest to coś, co spędza mi sen z powiek. Czy Martyna Wojciechowska adoptowała Kabulę, ale to już wiemy, że tak. W istocie. Czy Martyna Wojciechowska zdobyła Mount Everest? No tak się składa, że tak. Dokładnie 18 maja 2006 roku stanęłam na szczycie Mount Everestu, a poza Mount Everestem zdobyłam wszystkie najwyższe szczyty na 7 kontynentach, czyli tak zwaną koronę Ziemi. Dobra, to były takie wstępne, dobra, a teraz takie hardkory. Tak? No. Czy Martyna Wojciechowska jest wierząca? Jestem wierząca, choć jestem też otwarta na wszelkie religie, inaczej nie wyobrażam sobie rozmawiać też z tolerancją i otwarciem na innych ludzi, więc jestem otwarta na przekonania każdego człowieka, dopóki nie pogwałcają praw innego człowieka i nie wpływają na ich życie. Uważam, że religia jest bardzo intymną sprawą w życiu każdego człowieka i gdyby tak pozostało, to bylibyśmy wszyscy szczęśliwsi na świecie, tak uważam, ponieważ potrafimy sobie z powodu naszych przekonań robić krzywdę. I wypaczamy to, czym tak naprawdę religia i wiara są. A to mi nie przejdzie przez gardło, sama musisz przeczytać trzecie. Czy Martyna Wojciechowska wyszła za mąż? I to trzecie. A, czy Martyna Wojciechowska jest w ciąży? A co, taki brzuch ma? Serio? Nie, nie jestem. Byłam 13 lat temu. Nie, nie jestem w ciąży, ale rozumiem, że to jest sygnał, że... Ważne. Że to jest tak, że to jest nawiązanie do tego pytania wcześniejszego, czy schudła. No to nie wiem, czy mam być w ciąży i przytyłam, czy schudłam. No widzisz, no tak to jest. Wszystkie mamy rozwalone. Czy wyszła pytania za mąż? Wyszła, czy nie wyszła? No, wiesz, sprytnie wybrnąłeś tutaj, żeby zadać mi to pytanie. Słuchaj, jeśli wybrnę z tego pytania tak, że jeśli wyjdę za mąż i będę chciała o tym powiedzieć, to z pewnością poinformuję o tym, gdzie? Na moich social mediach, bo to jest miejsce, gdzie komunikuję się bezpośrednio z ludźmi.